Clean is good, sanitized is better. Jedziemy do Gliwic na drugi mecz kontrolny w letnim okresie przygotowawczym. To pierwsze spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem. W Tychach co prawda sparing był zamknięty, ale pokonaliśmy Polonię Bytom. Teraz ta poprzeczka na pewno jest postawiona zdecydowanie wyżej, bo przed nami spotkanie z 14 zespołem Orlen Basket Ligi, Tauron GTK Gliwice. Na pewno zespół doświadczony, który ma w swoim składzie kilku ciekawych zawodników. Oczywiście celem podróży jest to, żeby nagrać kilka fajnych ujęć do kulis, natomiast mamy w planach także przeprowadzenie wywiadów z duetem trenerskim, byłym duetem trenerskim Tomkiem i Wojtkiem Jagiełką. Od 13 lat pracy w jednym klubie, pobyta przeko droga, którą pokonali od trzeciej ligi aż po brązowy medal. Myślę, że to będzie na pewno interesująca rozmowa dla kibiców. Tak więc dla nas jest taki cel podróży przed zawodnikami, to żeby się jeszcze lepiej zgrać przed nadchodzącym sezonem. Powiedz, co czeka również koszykarzy w najbliższym czasie, no bo turniej w Tychach, no i prezentacja na dzikiej. No tak, dla koszykarzy na pewno najbliższy tydzień będzie bardzo intensywny. Tak jak wspomniałeś, przed nami turniej w Tychach, także z bardzo ciekawymi drużynami, a zaraz po meczu zawodnicy wsiadają w samochody, jadą na Dziką. No, nowe miejsce na mapie Tychów, każdy z kibiców na pewno kojarzy dziką plażę na Paprocanach. Teraz to miejsce jest odnowione, odrestaurowane. No i przygotowaliśmy kilka ciekawych atrakcji. Chcieliśmy, żeby była wspólna prezentacja hokeistów i koszykarzy. Dlaczego? A dlatego, żeby przygotować zdecydowanie więcej atrakcji, żeby zrobić to z jeszcze większym rozmachem. Będą dmuchańce, będzie malowanie twarzy, będą animacje dla dzieci, będzie występ saksofonisty Alberta Kopciary, który ma w planach przygotowanie kilku kultowych utworów. Ponadto Wojskowe Centrum Rekrutacji, biznesowi partnerzy GKS-u Tychy, tak więc na atrakcji na pewno nie zabraknie. No i myślę, że to jest obowiązkowy punkt każdego mieszkańca Tychów, żeby w piątek na Dzikiej w Tychach się pojawić. Ja teraz tak zerkam na ekran, bo właśnie dostałem informację od kierownika Łukasza Kaczmarskiego, który na nas tutaj doskonale nawiguje na to spotkanie do Gliwic. Z tego co sprawdzałem, to będziemy rozgrywali w ten mecz w takiej hali, w której pewnie wielu zawodników dopiero stawiało swoje pierwsze koszykarskie kroki. I z tego co Łukasz mi przekazał, no to droga na ten obiekt także będzie w stylu oldschoolowym. Bardzo fajne wydarzenie, sparring z dobrym zespołem, z ekstraklasowym, także mogliśmy zobaczyć, w którym momencie jesteśmy, ile tej pracy jeszcze trzeba włożyć w tym okresie przygotowawczym. Wiadomo, te mecze nie należą do najłatwiejszych w tym okresie, nogi są zmęczone, trenujemy naprawdę ciężko. Fajnie tutaj wrócić, dużo znajomych, dużo chłopaków zostało z zeszłego sezonu, także porozmawiałem z nimi chwilę przed meczem i fajnie ich zobaczyć, trzymam za nich kciuki i tyle. A jak dowiedziałeś się, że będziemy grać z GTK Gliwice, to uśmiech na twarzy się pojawił, że tutaj przyjedziesz? Na pewno tak.
Tak, na tej hali spędziłem troszkę czasu, tutaj też często trenowaliśmy, także jak tylko usłyszałem tutaj od chłopaków z Gliwic, bo to oni mi pierwsi dali znać, że jest planowany taki sparring w sierpniu, to ucieszyłem się, mówię, będzie okazja zmierzyć się, zobaczyć, porozmawiać, co tam u nas słychać, zobaczyć, jak te zespoły wyglądają na dzień dzisiejszy. I tak jak mówię, fajnie graliśmy dzisiaj, mieliśmy naprawdę fajne momenty. Wiadomo, drużyna z Gliwic to jest ekstra klasa, duża jakość zawodników i to wyszło w końcówce. Czy jak dowiedziałeś się, że będziesz mógł zagrać przeciwko Wojtkowi Jagiełce, to czy cieszyłeś się z tego i czy to było jakieś wyzwanie dla ciebie? Oczywiście, bardzo się cieszyłem. Wiem, że trener ambitnie podchodzi do swoich celów i to odejście od nas jest kolejnym krokiem w jego rozwoju. Na początku, jak się dowiedziałem o tym, to było mi troszeczkę żal, bo gdzieś tam dobrze mi się z trenerem Wojtkiem też współpracowało, ale wiem, że on jest ambitnym człowiekiem i gdzieś tam chce się dalej rozwijać i iść do przodu i myślę, że to jest dobry krok w jego gdzieś tam kolejnej próbie pójścia dalej. Ale tak, byłem bardzo zadowolony, że mogliśmy się spotkać po przeciwnych stronach parkietu. Powiedz, jak byś podsumował te dwa sparingi, no bo dzisiaj przegrane, ale chyba graliśmy naprawdę na dobrym poziomie. Tak, myślę, że ogólnie te dwa sparingi były na bardzo dobrej intensywności, mimo tego, że jesteśmy naprawdę w ciężkim reżimie treningowym, gdzie tam pracujemy nad siłą i wytrzymałością, dużo biegamy, dużo trenujemy. Ale myślę, że te oba sparingi na razie na plus pod tym względem właśnie takim podejścia, charakteru. Wiadomo, nasza gra jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli, ale to nie jest jeszcze ten czas. Myślę, że Winik dzisiaj tutaj miał drugorzędną rolę. Myślę, że pokazaliśmy się z całkiem niezłej strony i od poniedziałku zaczynamy kolejny etap przygotowań.